Witamy serdecznie w Ministerstwie Zdrowia na konferencji prasowej. Dziś bardzo ważny temat, inwestycje w zdrowie psychiczne. Już za chwilę poznają Państwo plany Ministerstwa Zdrowia, a szczegóły ujawnią pani minister Izabela Leszczyna, pani wiceminister Katarzyna Kacperczyk, doktor Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultantka psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pan profesor Piotr Gałecki, krajowy konsultant psychiatrii. Pani minister, oddaję pani głos. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w Ministerstwie Zdrowia. Będziemy mówili o zdrowiu psychicznym. Będziemy mówili o ludziach w kryzysie zdrowia psychicznego. No i będziemy mówili o inwestycjach w zdrowie psychiczne. Niestety jest tak, że kryzys zdrowia psychicznego dotyka bardzo wielu z nas. Coraz częściej są to małe dzieci, młodzież, ale także dorośli. Dlatego od pierwszych dni mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia priorytetem stały się inwestycje w to, żeby opieka nad zdrowiem psychicznym, żeby ochrona zdrowia psychicznego miała należyte miejsce w naszej refleksji i w naszym zainteresowaniu. Z pewnością to, co chcemy zrobić w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, to zainwestować niespotykane dotąd środki, to jest 4 200 000 000 zł właśnie w rozwój infrastruktury opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i także dorosłych. To jest naprawdę rekordowe, to są naprawdę rekordowe środki, które przeznaczamy. Nigdy w historii Polski jeszcze nie przeznaczyliśmy takich pieniędzy po to, żeby jakość opieki nad naszym zdrowiem psychicznym, żeby miejsca, w których ta opieka jest realizowana, stały się lepsze i miały tę wyższą jakość. Te 4 200 000 000 pochodzą z dwóch źródeł. Jedno źródło to są środki unijne i to jest 1 200 000 000, ale 3 miliardy to środki nasze, środki budżetowe, które poprzez Fundusz Medyczny przeznaczamy właśnie na ochronę zdrowia psychicznego, na inwestycje. Zanim jednak powiemy z panią minister Kacperczyk dokładnie, co, ile i na co chcemy przeznaczyć, żeby osoby w kryzysie zdrowia psychicznego były lepiej zaopiekowane, to chciałabym, żeby obecni z nami lekarze, psychiatrzy, konsultanci krajowi z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz z zakresu psychiatrii dorosłych powiedzieli nam, jak w ogóle jest zorganizowany system ochrony zdrowia psychicznego w zakresie świadczeń, które finansujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani minister, szanowni państwo, ja się uśmiecham, bo oczywiście jestem pełna radości i myślę, że to nie jest uśmiech tylko mój, ale całego środowiska i przede wszystkim pacjentów, bo to jest rekordowa kwota, która bardzo nas wesprze i dedykowana przede wszystkim pacjentom, bo wiemy, jaki mamy stan aktualny. Rosną potrzeby na przestrzeni ostatnich lat, liczba dzieci i młodzieży, która wymaga specjalistycznej pomocy i specjalistycznego wsparcia, wzrosła ponad dwukrotnie. Również pomimo prężnie rozwijającej się opieki środowiskowej nadal mamy dużą grupę dzieci i nastolatków w kryzysie. Wobec powyższego też liczba hospitalizacji rośnie. Rośnie także liczba małoletnich pacjentów kierowanych postanowieniem sądu do oddziałów psychiatrii sądowej. I jak państwu powiedziałam, pomimo
też wzrostu liczby kadry medycznej, bo zainteresowanie i specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologią kliniczną dzieci i młodzieży, psychoterapią dzieci i młodzieży rośnie. Ale tak jak Państwo słyszycie, ten popyt na te usługi jest znacząco wyższy i nadal tych kadr brakuje, dlatego to wsparcie również rozwoju kadr medycznych jest niezwykle ważne. Niewątpliwie poproszę następny slajd. Mamy potencjał. Nowy model wdrażany, jeśli chodzi o psychiatrię wieku rozwojowego, jest przede wszystkim skoncentrowany na pracy w środowisku naszych małoletnich pacjentów, w ich środowiskach naturalnych, we współpracy z całym systemem, którym to dziecko funkcjonuje. Mamy potencjał, mamy zasoby, bo rozwijają się te ośrodki pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu referencyjnego. W tej chwili, jeśli chodzi o ośrodki opieki środowiskowej, psychologiczno-psychoterapeutycznej, pierwsze poziomy referencyjne, w skali kraju mamy ich ponad 470 i nadal z uważnością na potrzeby regionalne, konkursy przez poszczególne oddziały NFZ-u są ogłaszane, jeśli jest informacja, że są kolejki oczekujących i taka potrzeba jest. Drugie poziomy referencyjne, czyli poradnie zdrowia psychicznego i oddziały dzienne, czyli również opieka ambulatoryjna. Mamy ich już 168 w skali kraju. I trzecie poziomy referencyjne, czyli ośrodki wielospecjalistycznej opieki całodobowej. Jest każdy w województwie, a w niektórych nawet po kilka, czyli ich jest 34 w skali kraju. Potencjał jest, ale powiemy o tym jeszcze więcej, czemu tak ważne są te inwestycje. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowna pani minister, jeśli chodzi o psychiatrię dorosłych, to system zmieniamy od 2018 roku. Polscy eksperci, liderzy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowali model opieki środowiskowej nazwany Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego to jest takie miejsce, gdzie jest skoordynowana środowiskowa opieka, gdzie jest dostępność do całego zakresu świadczeń psychiatrycznych. I w zakresie tego centrum znajdują się takie struktury jak oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego i oddział całodobowy. I ten personel opiekujący się na danym terenie jest taki sam, czyli pacjent uzyskuje kompleksową pomoc w swoim powiecie lub w swojej dzielnicy. I co jest chyba najistotniejsze i najważniejsze w tym systemie, to punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, do którego nie trzeba absolutnie skierowania, do którego można przyjść w każdej chwili i który jest takim miejscem, w których nie ma kolejek. To jest szalenie ważne i w tych miejscach, w których powstały te centra zdrowia psychicznego, widzą je Państwo w tej, na tej białej mapie po prawej stronie, tej biało-czerwonej. Te ciemniejsze miejsca to są te miejsca, w których już są centra zdrowia psychicznego. To nie jest tak, że nie mamy w innych rejonach Polski dostępnej opieki psychiatrycznej, natomiast jest to opieka psychiatryczna złożona albo z oddziałów, albo z poradni, albo z oddziałów dziennych lub poradni zdrowia psychicznego, ale te jednostki się nie widzą. Poproszę kolejny slajd. Na tym slajdzie widzą Państwo, w jakim miejscu jesteśmy. Otóż już centrami zdrowia psychicznego łącznie jest objętych ponad 16 milionów dorosłych Polaków, co daje nam populację blisko 54% osób powyżej 18 roku życia. Łącznie pracuje 114 centrów zdrowia psychicznego. Docelowo ich będzie 129, te pozostałe 15 to są te, które jeszcze negocjują swoje kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warto dodać na końcu, proszę Państwa, że polska psychiatria przez to, że stygmatyzacja zaburzeń psychicznych jest coraz mniejsza, powoduje, że coraz więcej młodych absolwentów uczelni medycznych chce robić specjalizację z psychiatrii i jest to trend, który obserwujemy od kilku lat. Polska jest takim krajem, w którym mamy dostępne wszystkie nowoczesne leki w leczeniu zaburzeń psychicznych. Jeśli one są drogie, to one są refundowane, więc to także nie jest bariera. Zmieniamy system i zdaniem naszych ekspertów, liderów, ale też kolegów z zagranicy, jest to bardzo nowoczesny system i taką jedną
jedyną rzeczą, której nam brakowało, i za to bardzo dziękuję pani minister i zauważenie tego, to jest ważne dla naszego środowiska, ale przede wszystkim dla pacjentów, to była infrastruktura. Bardzo często infrastruktura to były te miejsca, które miały ponad 100 lat. One były fajne do kręcenia historycznych filmów, ale nie do tego, żeby w sposób nowoczesny zajmować się naszymi pacjentami. Także dziękujemy, bo nigdy wcześniej w nowoczesnej Polsce nie było środków dedykowanych na infrastrukturę w psychiatrii. Bardzo dziękuję Państwu konsultantom. Rzeczywiście pan profesor Gałecki zaczął mówić o tej infrastrukturze. Ja chciałabym Państwu powiedzieć, że na pewno w organizacji, w koordynacji, szczególnie w połączeniu pierwszego poziomu referencyjnego z drugim, przede wszystkim w połączeniu szkoły z pierwszym poziomem referencyjnym, mówię teraz o dzieciach i młodzieży, mamy sporo do zrobienia. Z panią doktor Lewandowską siedziałyśmy i wczoraj, i dzisiaj, i z panem profesorem, i wiele miesięcy także wcześniej, i opracowujemy taki poszerzony koszyk świadczeń, który pozwoli na bardziej elastyczne prowadzenie tej opieki. O to wnioskują do nas nie tylko Państwo konsultanci, ale także psychiatrzy, psychoterapeuci. Zanim przejdę do tego smutnego slajdu, który już macie Państwo wyświetlony, to chcę jeszcze skorzystać z tego, że tak, jesteśmy z Państwem, jesteśmy z mediami, i chciałabym powiedzieć, że pan profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dla dorosłych, dzisiaj kończy swoją misję konsultanta, a jednocześnie jutro ją na nowo rozpoczyna, ponieważ podjęłam decyzję o powołaniu pana konsultanta na kolejną kadencję. Liczę na współpracę z Państwem, bo my w Ministerstwie Zdrowia możemy zrobić na pewno to, o czym za chwilę z panią minister Kasperczyk będę mówić, ale bez wsparcia lekarzy, psychiatrów, ekspertów, psychoterapeutów, no nie damy rady. To oni są tutaj tą solą ziemi. I chociaż w organizacji mamy jeszcze świadczeń sporo do zrobienia, to na pewno dużo więcej mamy do zrobienia w zakresie infrastruktury, bo dzisiaj bardzo wiele szpitali w Polsce leczących osoby w kryzysie zdrowia psychicznego wygląda tak. To niestety nie był fragment horroru, ani nie musiałyśmy z panią minister Kacperczyk zbyt długo szukać takiego szpitala. Przejechałyśmy ich sporo, odwiedziłyśmy sporo takich miejsc i zapewniam państwa, że wieloosobowe sale bez dostępu do węzłów sanitarnych to jest niestety codzienność dzisiaj polskiej psychiatrii, tego leczenia zamkniętego. Dlatego naszym celem jest poprawa infrastruktury. Chcemy, żeby podmioty lecznicze budowały
nowe budynki dostosowane do potrzeb XXI wieku, do potrzeb leczenia pacjentów i nowej diagnostyki nowoczesnej. Oczywiście mówimy o mniej licznych salach z węzłem sanitarnym, co dzisiaj wydaje się oczywiste, ale naprawdę to niestety nie jest oczywiste w naszych szpitalach. Mówimy też o strefach przyjaznych dla pacjentów, gdzie będą mogli spotkać się ze swoją rodziną i oczywiście o nowoczesnym sprzęcie, który wspomaga diagnostykę. Ale to jest cel właściwie pośredni, bo tak naprawdę prawdziwe efekty tego, co chcemy zrobić, to oczywiście zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Mówimy, tak jak mówili Państwo konsultanci, o nowych formach opieki, tych formach bliżej pacjenta, o poprawie komfortu leczenia pacjentów. Mówimy o opiece kompleksowej, o zwiększeniu jakości, poprawie bezpieczeństwa udzielania świadczeń, ale także, a może przede wszystkim o skróceniu czasu oczekiwania na wizytę. Efekty to także poprawa komfortu pracy lekarzy. Dlaczego to jest ważne? Bo chcemy, żeby coraz więcej młodych lekarzy wybierało właśnie tę rezydenturę, żeby wybierało właśnie tę specjalizację w zakresie zdrowia psychicznego, przede wszystkim dzieci i młodzieży, bo tutaj brakuje nam po prostu lekarzy, psychiatrów. Chcemy zwiększyć zasób tej kadry i jest oczywiste, że jeśli młody człowiek widzi taki szpital, jaki widzieliśmy przed chwilą na filmiku, to myśli sobie, no może psychiatrą to pewnie nie. Ale jeśli zobaczy to, że inwestujemy w psychiatrię, że to jest naprawdę dla tego rządu, dla tego ministerstwa ważne, to jestem przekonana, że zachęta taką lepszą organizacją pracy i lepszym miejscem pracy będzie także ważna. To oczywiście także zmniejszenie stygmatyzacji osób w kryzysie zdrowia psychicznego i o tym więcej zaraz powie pani minister Kacperczyk. Natomiast kto jest beneficjentem tego wsparcia? To są oczywiście szpitale. Szpitale wojewódzkie i szpitale powiatowe i to jest ważne. Szpitale powiatowe także. Instytuty, fundacje, stowarzyszenia, poradnie publiczne i niepubliczne, zakłady opieki zdrowotnej, centra medyczne, no ale przede wszystkim to, co jest dużymi literami, przede wszystkim beneficjentem, tym końcowym, najważniejszym dla nas jest oczywiście pacjent. Bardzo dziękuję pani minister. Te ogromne środki, które zamierzamy zainwestować w infrastrukturę, doposażenie, modernizację podmiotów leczniczych na wszystkich 100 poziomach referencyjnych. To nie tylko deklaracja, to nie tylko puste słowa. Dlatego też chciałabym pokrótce przedstawić, jakie działania już przygotowaliśmy i jakie działania albo już zostały uruchomione, albo zostaną uruchomione w tym roku. Wydatkowanie tych środków też poprzedziły wielomiesięczne konsultacje, wizyty, spotkania ze środowiskiem psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Odwiedzałyśmy też z panią minister wiele z ośrodków, o czym pani minister już wspominała. Dlatego te wszystkie konkursy, które zaplanowaliśmy i będziemy uruchamiać, one są bardzo przemyślane i odpowiadają rzeczywiście na potrzeby, zarówno te potrzeby takie bardzo obiektywne, inwestycyjne, ale też potrzeby i pacjentów, ale też kadry medycznej pracującej w tych ośrodkach. Planujemy konkursy, które będą wsparciem dla inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, doposażenia sprzętowego na wszystkich 3 poziomach referencyjnych i obejmować będą projekty dedykowane zarówno wsparciu obszaru psychiatrii dla dzieci i młodzieży. I tu zaczynamy też od tych ośrodków, zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, ale też przechodzimy przez 2 poziom referencyjny i też szpitale wielospecjalistyczne, czyli 3 poziom referencyjny. Tak samo traktujemy też psychiatrię osób będących w kryzysie, osób dorosłych będących w kryzysie
psychicznym i tu też dedykujemy środki na, w ramach odpowiednich konkursów na poprawę jakości tego leczenia, jakości funkcjonowania ośrodków dających to wsparcie. Ważnym elementem, o którym już wspomniała pani minister, jest destygmatyzacja osób w kryzysie zdrowia psychicznego i aby zaadresować ten problem, który jest no nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę też w Europie i na całym świecie, postanowiliśmy uruchomić specjalny konkurs, który pozwoli przenosić oddziały psychiatryczne ze szpitali monospecjalistycznych do szpitali wielospecjalistycznych. Jednym z efektów, który pragniemy osiągnąć, to jest rzeczywiście ta destygmatyzacja. Innym efektem jest też zapewnienie opieki bliżej pacjenta w mniejszych ośrodkach, w mniejszych szpitalach wielospecjalistycznych. Takim parasolem też, który poprawi też jakość diagnostyki i leczenia, jest opracowanie specjalistycznych programów diagnostycznych i terapeutycznych. To będziemy robić z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i ten projekt w zasadzie rozpoczęliśmy. Ja dodam, że te wszystkie 5 projektów, o których wspomniałam i oczywiście ten 6 z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, one wszystkie zostaną uruchomione po wakacjach i środki zostaną zakontraktowane jeszcze w tym roku. I dodam, że ten 1 200 000 000 to są środki unijne, które będzie można wydawać w czasie całej perspektywy unijnej. Kolejnym działaniem bardzo dużym i bardzo kompleksowym jest wspieranie polegające na wsparciu przebudowy, budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury podmiotów leczniczych, szpitali, które udzielają świadczeń stacjonarnych całodobowych. Ten konkurs, którego środki dedykowane są, przeznaczane są z budżetu państwa, on został już uruchomiony i będzie dedykowany i on trwa. Zachęcamy też podmioty do składania wniosków. Jest też realizowany ten konkurs według bardzo specyficznego modelu, który stosujemy w Ministerstwie Zdrowia po raz pierwszy. Jak państwo wiecie, często spotykamy się z opiniami, że nie wszystkie ośrodki mogą, te potrzebujące wsparcia mogą otrzymać środki. Wiadomo, że ośrodki większe mają większy potencjał i do składania wniosków i też większy potencjał do pozyskiwania różnego typu dofinansowania i też tak często w konkursach na różnego typu wsparcie się działo. Dlatego tak, żeby zapewnić, że to wsparcie rzeczywiście będzie w równym stopniu dystrybuowane i każdy z ośrodków, czy większy, czy mniejszy, będzie miał szansę aplikować i sięgnąć po te środki na modernizację, przyjęliśmy taki model, w którym gwarantujemy 1 700 000 000 na mniejsze projekty dla mniejszych ośrodków. To są takie projekty od 2 milionów do 50 milionów i na projekty większe powyżej 50 milionów do 200 milionów. I mamy nadzieję, że oprócz poprawy infrastruktury efektem tego nowego sposobu wydatkowania środków będzie również to, że poprawi to też dostępność dla pacjenta. Kto może aplikować krótko dla tych podmiotów, które mogą też składać wnioski i teraz są w trakcie składania wniosków w ramach tego konkursu? Oczywiście, tak jak wspomniałam, są to podmioty, które udzielają świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych, całodobowych. Podmioty te zobowiązane są do uzyskania opinii o celowości inwestycji zgodnie z zakresem projektu, który zgłaszają w ramach konkursu i również te podmioty, szczególnie te, które planują wybudować infrastrukturę, muszą posiadać prawa do działki, na której ta infrastruktura będzie budowana. Jest kilka ważnych terminów, a tak naprawdę ten jeden kluczowy. Konkurs, o którym mówiła pani minister Kacperczyk, czyli ten z naszych środków budżetowych poprzez Fundusz Medyczny rozpoczął się już, nabór wniosków trwa od marca.
Od maja, ale trwa aż do 31 sierpnia. To znaczy, że do 31 sierpnia podmioty lecznicze, o których mówiła pani minister, mogą składać wnioski. Okres realizacji projektu, i to jest bardzo ważne, nie może przekroczyć drugiego kwartału 2029 roku. Co to znaczy? To znaczy, że podmioty lecznicze mają naprawdę dużo czasu. Ci, co są gotowi, mogą zaczynać już jesienią. Ci, co potrzebują więcej czasu na przygotowanie projektu, mają ten czas. Jest inaczej niż ze środkami, którymi będziemy dysponowali z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie niestety nasi poprzednicy skrócili nam tę perspektywę de facto do półtora roku. I naprawdę zachęcamy, jest dobry czas na przygotowanie projektu. Jakie wsparcie Ministerstwo Zdrowia daje? Proponujemy webinary. Jeden już się odbył. Wiem, że było spore zainteresowanie. Kolejne to 24 czerwca, 19 lipca i 23 sierpnia. Tam można zadać właściwie wszystkie pytania. Nasi pracownicy, dyrektor Różanowski, ale także często pani minister, odpowiedzą na wszelkiego rodzaju wątpliwości i państwa pokierują. Zapraszamy też na naszą stronę, tam są wszystkie informacje, będzie także nasza prezentacja. To tyle, kochani. Bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się wspólnie z naszymi ekspertami, że ochrona zdrowia psychicznego w Polsce będzie tak mocno dofinansowana, że osoby, którym nie jest łatwo, będą miały lepszą opiekę i przede wszystkim także w lepszym otoczeniu, w lepszych warunkach, w lepszych przestrzeniach. Bardzo dziękuję pani minister.